No tak, inny scenariusz, bo mamy dwa sparingi, więc musieliśmy się podzielić. Chcieliśmy też sprawdzić Filipa Jakubowskiego i Wiktora Kamińskiego, bo dobrze wyglądali w poprzednich meczach. I chcieliśmy ich sprawdzić na tle takiej mocniejszej drużyny, jaką jest Cracovia, plus jak też Filip zafunkcjonuje pomiędzy Dawidem Szymonowiczem a Kubą Bartkowskim. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądała szczególnie pierwsza połowa. Dużo dobrych rzeczy. Myślę, że ten wczorajszy dzień, który już był bardziej regeneracyjny, pomógł, bo w meczu z Pogonią widać było, że jesteśmy po trzech bardzo ciężkich dniach i ciężko nam było nadążyć za zawodnikami Pogoni. Dzisiaj wyglądało to zdecydowanie lepiej w tej pierwszej połowie. Druga połowa na pewno znowu młodzież na plus, jeśli chodzi o takie cechy ewolucjonalne, o to, jak starają się dbać o naszą taktykę, organizację, jaka ofiarność jest w obronie. Natomiast jeszcze trzeba pracować tam nad jakością pewnie z całej tej grupy, jeżeli jeden, dwóch w Ekstraklasie zadebiutuje, a myślę, że w lipcu jeden z nich może zadebiutować w tych pierwszych dwóch kolejkach, to i tak warto było ich wszystkich wziąć i myślę, że też fajna ta przyszłość przed nimi, przed nami, bo jak nie w rundzie jesiennej, to ktoś z nich znowu na zimę zrobi taki skok do przodu i wiosną może też uda się mu pokazać w Ekstraklasie.